Bajka o świętym Mikołaju. Pewnego zimowego wieczoru, tuż przed dniem, w którym miał odwiedzić dzieci na całym świecie, święty Mikołaj przygotowywał się do swojej corocznej podróży. Miał on starą, zakurzoną mapę, na której zaznaczone były wszystkie domy dzieci, które czekały na jego wizytę. Mapa ta była bardzo ważna, ponieważ tylko dzięki niej Mikołaj wiedział, gdzie dokładnie ma się udać. Ale nieszczęście chciało, że tego wieczoru wiatr zawiał mocniej niż zwykle i nim się Mikołaj spostrzegł, mapa wyślizgnęła mu się z rąk i zniknęła w mroźnym powietrzu. Bez mapy Mikołaj nie mógł wiedzieć, do których kominów zjechać, by zostawić prezenty. Zaniepokojony Mikołaj zwrócił się o pomoc do swoich wiernych pomocników, elfów. Razem zastanawiali się, co robić. Jeden z elfów, o imieniu Lśnienie, wpadł na pomysł, żeby zapytać o pomoc zwierzęta leśne, które znały las jak własną kieszeń. Mikołaj pokiwał głową i wszyscy razem wyruszyli w noc, by odnaleźć zagubioną mapę. Po drodze spotkali Sówkę, która mądrze mrugała oczami. Sówka powiedziała, że widziała, jak mapa przelatuje nad lasem i spada gdzieś blisko starego dębu. Mikołaj podziękował i ruszył w kierunku wskazanym przez Sówkę. Kiedy dotarli na miejsce, zobaczyli mapę zawieszoną na jednej z wysokich gałęzi. Niestety była za wysoko. Żaden z elfów nie mógł sięgnąć. Wtedy to na pomoc przyszła wiewiórka, która z winnością i szybkością wspięła się po drzewie delikatnymi ruchami uwolniła mapę, która powoli opadła wprost w ręce świętego Mikołaja. Z radością w sercu i mapą w dłoni, Mikołaj podziękował przyjaznym zwierzętom i obiecał, że w tym roku będą miały szczególnie smakowite orzechy pod choinką. Następnie wrócił do swoich przygotowań. Gdy nastała noc, Mikołaj wskoczył do swoich sanek i wraz z reniferami odleciał w niebo, Pełen determinacji, by odnaleźć każdy komin. Dzięki mapie żadne dziecko nie zostało pominięte. W każdym domu, gdzie był, dzieciaki znalazły prezenty w swoich bucikach 6 grudnia, a Mikołaj mógł się poczęstować ciastkiem i napić ciepłego mleka. I tak oto zakończyła się kolejna udana podróż świętego Mikołaja. Pełna przygód, ale i szczęścia, że na świecie są przyjaciele gotowi zawsze pomóc w potrzebie. A mapę, tę bardzo ważną mapę, Mikołaj schował tym razem w bezpiecznym miejscu, by już nigdy więcej nie zgubić drogi do dzieci, które wierzą w magię świąt.